przypadku jego braku istnieje możliwość odmowy wejścia na pokład. No dobra, więc celem naszego kanału jest pokazanie tych stereotypowo złych chłopców z tej dobrej strony, więc przylecieliśmy do Kopenhagi, bo akurat są tu derby, tak nam termin przypasował, że jedna ze stron zaprosiła nas i postaramy się pokazać tą dobrą stronę właśnie tych złych chłopaków, a może uda nam się jeszcze nakręcić jakieś ciekawe smaczki. Więc zobaczymy. Lecimy do chłopaków na trening i na mecz. Resztę pokażemy później. Przyjechaliśmy na stadion Brondby, nie Bredby, Brondby, i teraz chłopacy mają nas tu odprowadzić po okolicy, więc zobaczymy, jak się rozwinie nam dzisiejszy dzień. To idziemy, nie? Wszystko fajnie, wszystko pięknie, tylko jakby te barwy, kurcze. Przyjechaliśmy na derby Kopenhagi, no ale Brondby nie utożsamia się jakby bezpośrednio z Kopenhagą, bo to są obrzeża, osobne miasto pod Kopenhagą, no ale jutro są derby, zaprosili nas tutaj chłopacy, żebyśmy zobaczyli, jak się u nich żyje, ale niestety derby są bez kibiców, znaczy bez kibiców gości, a tutaj lokalna drużyna ma jeszcze konflikt z klubem, więc pokażemy wam chyba jeszcze ich protest. Zobaczymy wszystko w praniu. Mała ciekawostka. Brondby uchodzi w Danii za najbardziej aktywny chuligański klub. No i dorobili się przez to kamer z tym systemem rozpoznawania twarzy. Jak jesteś zakazowiczem czy poszukiwany, to cię szybko wypunktuje z twarzy i od razu się wyświetla w systemie, że nie powinno cię tu być. No i teraz tak, główną kością niezgody jest to, że w posiadanie klubu weszła korporacja, która nie czuje tego ducha kibicowskiego i odchodzi właśnie od kibiców, od tego lokalnego patriotyzmu, tylko traktuje to już jak czysto jak biznes. Dlatego kibice się tutaj mocno z tym nie zgadzają i protestują. I jednym z objawów tego protestu jest to, że zamazali wszystkie graffiti, zostawili tylko to, które jest na 50-lecie klubu, a cała reszta graffiti zamazali, no, jako formę tego protestu, i próbują wywalczyć tego ducha stadionu, tego tutaj lokalnego patriotyzmu. Idziemy dalej, zobaczymy, co nam jeszcze powiedzą. Mamy dla was taki derbowy smaczek. Tu jest lista najbardziej zasłużonych piłkarzy dla klubu. W 2016 wisiał tutaj Kamil Wilczek, ale po paru perturbacjach trafił do FC Kopenhaga. No a wiadomo, derby rządzą się swoimi prawami i niezbyt kibice to przyjęli do siebie, więc wymazali go z listy. Przynieśli tu wszystkie jego akcesoria, gadżety, koszulki i zrobili tu ładne ognisko. Dobry trenerze. Cześć, cześć. To co? Przyjechaliśmy tutaj na derby, ale nie marnujmy czasu. Potrenujemy trochę, a po treningu zrobimy małą pogadankę i opowiemy może o tym drugorzędnym naszym celu wizyty. To co? Zakładam, że do roboty. Jedziemy. Tak. Jasne.
Dobra, siemanko, tu jeszcze raz my. Chciałem przedstawić naszego dzisiejszego trenera Samuela. Dzień dobry, może jeszcze raz na potrzeby filmu. Co, nie mamy za dużego doświadczenia, więc będziemy improwizować. Może powiedz nam, co tu robisz, bo zbyt chyba płynnie mówisz po polsku, jak na lokalsa. Pochodzę z Dolnego Śląska, z Kłodzka. Przyjechałem do Danii zaraz po szkole i teraz mam firmę transportową i chodzę na Brondby. Trenuję w klubie sztuki walki. Jestem również tam trenerem. I moje życie tu się w tej dzielnicy w Westajen toczy. Ogólnie właśnie skupiam się na meczach i treningach. No dobra, no właśnie, bo to jest też pierwszy trzon naszej tu wycieczki. Powiedz mi, co cię skłoniło, że po przyjeździe z Polski zainteresowałeś się tą wspaniałą drużyną? Pierwsze tutaj grał Kamil Wilczek. Kontrowersyjna postać, już to chyba nagrywaliśmy, no ale nie przeszkadza. I no, stworzył tu legendę i zacząłem chodzić praktycznie od początku, jak tu się pojawił. Było naprawdę, zawsze pod wrażeniem byłem tego dopingu i od pierwszego meczu zostałem po prostu. Kupiłem karnet zaraz i już kupę lat, 8 lat jestem tu na stadionie. Ile lat. No dobra, no i co? No tak, żeby jeszcze trwało streszczenie, to jesteś tu trenerem, trenujesz z chłopakami, tak? Dobrze kojarzę, przynajmniej dobrze zapowiadam, a więc że z faktu, że są derby, więc grupa treningowa nam się mocno pomniejszyła. Musimy się cieszyć obecnością trenera. No i co? No i tu chyba przyjdziemy szybkim krokiem do drugiego wątku. No bo przyjechaliśmy tu trochę też jako delegacja z Krwawego Sportu. No i bardzo ci chcieliśmy prosić, żebyś trochę z tu z nieobecnych nam wytypował chłopaka, zapalonego kibica z grupy sportowej. Bo chcielibyśmy zaprosić właśnie kogoś stąd do Krwawego Sportu, bo no, wydaje mi się, przynajmniej z tyle co wiemy, to Brondby, dobrze mówię, nie tak. Brondby, bo cały czas Brondby, przeinaczam, tak. Przepraszam kibiców. No, więc z tego co wiemy, to sportowo chyba to jedna z najlepszych, jak nie najlepsza ekipa tutaj. No i bardzo by nam zależało na przedstawicielu grupy sportowej i chyba nam w tym pomożesz, co? Dokładnie, z racji, że jutro jest ten mecz ważny, chłopaki się szykują, bo to trzeba od samego rana tu być. Jak najbardziej, jest paru charakternych, którzy chętnie zawalczą i myślę, że dostarczymy wam godnego gościa. To na pewno, bo dużo chłopaków stąd się bije, już nawet tak samo na gołe pięści. Może niedługo nam uda się zahaczyć o galę jednego z chłopaków, bo się bije bodajże w Londynie, nie? Za 2 tygodnie. My to zobaczymy, czy się zepniemy w czasie. Co, coś możemy jeszcze tu powiedzieć o... Wiadomo, klimat derbowy, mamy małe zasoby ludzkie w każdym z miasta derbowego, chyba wie czemu, więc co? Jutro jest przede wszystkim mecz, kiedy możemy pozbawić lokalnego rywala mistrza, więc trzeba dać czadu na boisku i na trybunach. Więc... Dlatego jesteśmy, chcieliśmy to właśnie. A myśleliśmy w ogóle, że przyjeżdżamy na mecz bez kibiców gości, tak nam tu zapowiedzieli, ale chyba... Chyba jest pełen stadion, jest nie? Dokładnie, kolejna sprawa, był pierwszy mecz po tym zakazie dla gości, no. Jest właśnie, gdzie oni przyjeżdżają. Oni zawsze wypełniają tą trybunę gości i pewnie będą chcieli coś zaprezentować. No dobra, a powiedz mi, bo jeszcze tak też w skrócie, bo macie tutaj protest. Jesteś w stanie nam coś o tym powiedzieć, czy tak chociaż pokrótce? Dokładnie chodzi o to, że nowi właściciele mają w posiadaniu kilka innych klubów i po prostu Brondby to jest marka sama w sobie i nie godzimy się na to, żeby po prostu być jednym z wielu, tylko my jesteśmy głównym klubem, dla którego tutaj fanatyzm. Fanatyzm, nie firma zarobkowa, nie? Że tu chyba w tym sporcie nie do końca chodzi o pieniądze, a właśnie o ten fanatyzm, nie?
Dokładnie, a jak jeszcze była ciężka sytuacja klubu, że finansowo podupadał, to akcja kibiców była, że kupowali wszystkie możliwe pamiątki, akcje klubu. Sami próbowali wspierać to, ile mogli, więc teraz oczekują tego, że ten klub będzie istniał dalej w takiej formie, jaki był. Piłka nożna dla kibiców, dokładnie. Jak to się u nas mówi. No co, nie za bardzo, tak jak zapowiedziałem, nie za bardzo mam doświadczenie w prowadzeniu wywiadu, więc może na tyle chyba, że jeszcze uda nam się coś dograć, bo chyba może pójdziemy gdzieś w miasto, to jeszcze podagrywamy. To co, dziękujemy, a my przed siebie. Dziękuję bardzo. Siemanko. Siemano, siemano. Oprócz brąby i jutrzejszego dnia meczowego, to pokażę wam tutaj zajebistą miejscówkę, bo niecałym meczem Brądby żyje. I często tutaj chłopaki przychodzą też przycilować. Dawajcie ze mną. To możesz tak, kurczę, w skrócie opowiedzieć nam, gdzie idziemy, co zobaczymy, bo chyba jawnie możemy mówić, co się dzieje. Powiem tak, idziemy, kurde, na taką miejscówkę, która nazywa się Christiania. Ogólnie jesteśmy na samym Christianstown, ale jest tutaj też takie odrębna miejscowa, wyodrobnione białe miasteczko założone przez hipisów w 71 roku. Ogólnie teraz można sobie iść tam, oczywiście nie z kamerą, bo tam z kamerą nie można wejść, ale będzie można wejść i kupić sobie jointa czy tam coś innego, nie? Do zapalenia. Twardych narkotyków tam nie ma, tam jest zabronione, ale marihuana, haszysz, jak takie chyba typowo hipisowskie miejsce. Już kiedyś zdarzyło mi się przez przypadek tam być. Bardzo ciekawie, nie? Bardzo ciekawie. No ale też to jakoś jest taką typową subkulturą, nie? Nie jest to jakieś miejsce stricte narkotykowe, ale tam są koncerty. Znajdzie się paru, kurde, odpalejców, nie? Grają koncerty, co roku przyjeżdżają gwiazdy z całego świata. I na przykład jak grają koncert gdzieś nawet poza Kopenhagą, poza Brądby, gdzie indziej, no to i tak przyjeżdżają tutaj zobaczyć to, no bo tu jest taki, można powiedzieć, jeden z wielu celów podróży, nie? Czy to dla tych, co grają koncerty, czy dla zwykłych ludzi, dla zwykłych podróżników, nie? Dlatego jak jesteśmy w Kopenhadze, też zahaczymy, każdemu polecamy, bo jest to coś, czego u nas nie zobaczycie, coś nie? Szczególnego. Pokażemy wam tylko jeszcze mury przed, bo z kamerą nie będziemy mogli wejść, bo moglibyśmy nie wyjść. Ale idziemy zjeść, idziemy się pobawić, a jutro odreagujemy na meczu, nie? Można wynająć tutaj taką łódkę 4-6-osobową, albo można też zapłacić bilet w wysokości 80 koron i można się taką dużą łódką przepłynąć tutaj po tych kanałach, nie? Jest na niej po prostu przewodnik, który ci opowiada, gdzie jesteśmy, nie? Tu co tu jest? Przepłyniemy, nie? A teraz jeszcze? O tej godzinie jeszcze złapiemy tą łódkę? Powiem ci, nie wiem, czy teraz już, nie? Ale w dzień chyba tutaj jest zawsze taki punkt zbiórkowy, nie? Żeby tutaj te łódki stoją. Nie, można przejść do stronę, zobaczyć. Nie, nie, nie. Nie bądźmy rasowymi przestępcami, poczekamy na zielone, nie? Okej. Idziemy. Dobra, a teraz jeszcze taka jedna ciekawostka, bo derby, miasto derbowe i około derbów chodzi się w barwach, czy w raczej ich chudni to? Nie, chodzi się w barwach, wszyscy są na żółto, niebiesko, wszyscy są. No dobra, ale obie strony? Od ich strony? No. Oni tak samo, nie? No dobra, a to jest teraz tak, że to jak się to miewa dzielnicowo, wiesz, jeżeli chodzi się jawnie w barwach, a raczej nie jest... We need Tarrington, they go back. Raczej nie jest tu pacyfistyczny klimat, no to... Oni nie mają teraz tego, ale jak jest to normalnie, jak oni przychodzą teraz na mecz, no to oni też ubrani są tak jak wiesz. Dobra, na mecz, ale mówię, a tak w miejscu, wiesz, tak około meczowo, dzisiaj, jutro, wiesz, to mieści się chodzi w barwach, czy... To u nas chodzą w barwach, wiesz. No. Jak są derby, to jeszcze bardziej to pokazuje. Derby, właśnie to pytam, czy nie jest, czy no przez to, wiesz, dochodzi do tego miejskich konfliktów, nie? Czy inaczej, czy się kroi, kurde, barwy tak jak u nas? Tak jak u nas się kroi, też tak samo. No. Czyli co? Czyli dochodzi tak około derbowy, tutaj spięć jest dużo, nie? Tak, tak. No,
Znaczy to ci będę mówił, chyba na pewno widziałeś parę filmów. Może zobaczymy. Bo tak wiesz, no ja wiem, no. Ale docelowo próbuję, wiesz, coś przewinąć tym, co nie wiedzą. Co nie? Nie, ogólnie przed derbami, w trakcie derbów i po derbach cały czas jest... Ci, co mają klimat chuligański, to prowadzą życie chuligańskie, wiadomo. No wiadomo, no właśnie jak to się, wiesz, przekłada na życie miejskie, nie? Czy po prostu chodzi się w tych koszulkach jawnie, prowokuje, czy po prostu, wiesz, bo u nas na przykład, no wiesz, jak było w Krakowie, no ten konflikt był na tyle zaogniony, że za koszulkę, kurde, mogłeś dostać dziurę i nie wrócić do domu, nie? Nie spotkałem się jeszcze z czymś takim, żeby ktoś za koszulkę stracił życie, ale... Pizdę dostał, nie? Biała restauracja. Tutaj też jest fajna miejscówka. Kościół Świętego Zbawiciela, można tymi schodami tam na górę wejść sobie popatrzeć na miasto, nie? Akurat już jest zamknięte dzisiaj, ale w innym dniu to polecam. Schodami brzmi jak nie dla nas. Pod jakiegoś czasu Krystianią już nie jest Krystianią taką jak na to 10 lat temu. No, ale kontrole w środku? No, częściej kontrole są w środku. Policja na przykład kiedyś zjeżdżała raz, dwa razy dziennie, to teraz wjeżdżają po 10 razy dziennie, nie? Strzelaniny są w zeszłym roku. Zastrzelili jakiegoś młodego chłopaka. W tym roku dwóch typów zostało odciągniętych nożami. Trochę niebezpiecznie to zrobiło. No, bo jeszcze jak ostatnio byliśmy, no to faktycznie tam w środku tej jakby interwencji nie było. No. Ale dookoła, nie? Że jak podjeżdżałeś samochodem, to wychodząc stamtąd, to auto niemalże do trzepania, bo najprawdopodobniej masz towar w aucie, nie? Tak, no. Jak już podejrzenie zbudzisz, to od razu cię zatrzymają, przeszukają ciebie, przeszukają auto. No, a raczej nie wzbudzamy zaufania. Na 90% bylibyśmy trzepani. To chodzi wziąć też na testy, nie? I wtedy wiesz, bo wtedy masz sobie... Wtedy coś masz, nie? No tak, bo w sumie ciężko przejść, jak wszyscy jarają, ciężko przejść i się nawet nie wbić w chmurę, nie? No to jest, można powiedzieć, jedno z głównych wejść. Zatem... Dotąd można sobie legalnie filmować, ale dalej... Jest zabronione. Nie ma tabliczki z zakazem wydania. To chyba nie ma, ale gdzieś może się chyba możemy do bramy podejść, nie? Wchodzimy do krainy, o której nie macie pojęcia, ale tu was musimy zostawić, no bo tak jak kolega mówił, w środku nie możemy kamerować, więc do później. Dzień dobry, nowy dzień, nowy ja. Wstajemy, idziemy zwiedzać miasto, ale się okazuje, że mamy hotel koło ostatnio bardzo ciekawego miejsca, bo w tej galerii jechał tu ktoś z, kurde, z bronią ostrą i chyba wystrzelał kilku ludzi, dużo ranił, ale doczytamy się więcej, może coś wrzucimy po prostu, a idziemy sobie na staróweczkę. Jak ogólnie wrażenia póki co z Kopenhagi? Spoko, nie? Ale już tu byłeś, nie? Ja już tu byłem. Ciężko mi budzić zachwyt, wiesz, miejscem, które już mam jakby oblatane. Staram się naturalnie dziwić dla was, jakbym tego wszystkiego nie wiedział. No ale, no co, fajny trening. Myślę, że główna atrakcja dopiero przed nami. I nie mogę się doczekać derbów, nie? Fajnie, bo wcześniej mówiliśmy, że derby bez kibiców gości, no a się okazuje, że jednak będą obie strony, plus protest, więc wydaje się, że będzie fajny dzień. Pierwszy na pewno musimy wypić kawę, bo Krystiana nas trochę wczoraj wymęczyła, stąd pobudka o 12. No co, jesteśmy w centrum Kopenhagi, przyszliśmy na szybką kawkę, zaraz lecimy na protest, może uda nam się na niecałą godzinę do zwiedzania, więc chyba tylko makietą.
więc chciałem was oprowadzić. Dobra. Prawie jak twoje Lego, nie? Prawie nie, moje Lego są zajebiste. Jedziemy na kawę do kawczana. Dzień dobry bardzo. Syn mi właśnie pokazał stronę pana. Na Tivoli naprawdę. Właśnie zaczepiła nas pani Polka. Bardzo miła pani i opowiadała nam o parku rozrywki, ale niestety dopiero uczymy się posługiwać sprzętem do nagrywania i nasz nieudolny operator wyłączył całą rozmowę. Jak zamiast nagrać, to tylko patrzył. A tak serio, to pozdrawiamy panią, jakby pani to oglądała. Niestety nie udało nam się tego nagrać. Ale dziękujemy za miłe słowa i jeszcze raz życzymy miłego dnia. A teraz na kawkę. Dawaj Mariusz! Mariusz, dawaj! A tak serio, nie znamy żadnego Mariusza, ale trener Samuel, z którym wczoraj mieliśmy przyjemność robić trening, dzisiaj biegnie ten maraton. Myślę, że niewykonalne będzie nam go teraz znaleźć. Ale Samuel, jesteśmy z tobą. Na pewno dobiegniesz pierwszy. A o maratonie chyba też, jak już się spotkamy na meczu, to powiesz więcej, bo nasza wiedza się na tym kończy, że wiem, że biegniesz. Teraz na pewno dojdziemy na kawę. Teraz nam się uda. Pod prąd. Ty, może się dołączę i pobiegnę. Biegnij. Albo dobra, olać ten maraton, jedziemy na mecz. Ale prawie go wygrałem. Dziwny pies. Że jak się bawi ten pies? Szarik. Dzielnicowy Mariusz. Jak graliśmy w pucharach z Prąty, przyjechaliśmy tutaj, w sumie nie wiem w ile osób, ale chyba praktycznie zapchaliśmy ten pad. Właśnie stąd jechaliśmy do nich na stadion. Tu mieliśmy zbiórkę, więc było tu trochę bardziej biało-zielono, ale bunkrów nie ma. Ale też jest zajebiście. O, takie nawet mam. Tylko mi się wiatrak chyba urwał. Może takie zimne coś. Dobra, chuj z tą karuzelą, dawaj, idziemy na mecz, bo już wszyscy wyszli kurwa z tego klubu, kurwa. Nie dadzą się pobawić. Są do stadionu, kurwa, nie będziemy tutaj kurwa święcić kurwa nie wiadomo ile, kurwa. Przyjdziemy tutaj później, dawaj, lecimy, nie mamy czasu. Za 100 metrów na rondzie czwarty zjazd. Siemanko Panie X, muszę ci nadać jakąś ksywkę, żebyś zachował swoją anonimowość w internecie. Słuchaj, mam do ciebie parę pytań, ale kurczę, bardzo ciężko mi je zadać, bo mamy tematykę jaką mamy. Wiadomo, nie wypada o wszystko pytać, a tym bardziej o wszystkim mówić, więc może zacznijmy od takich prostych faktów.
jak czemu ostatnie wasze derby były bez kibiców? No, ostatnie derby były bez kibiców, to znaczy Brondby nie mogło jechać na Kopenhagę, ponieważ był zakaz od policji, tak? Poprzednio był rok czasu, no i teraz po prostu po ostatnim wyjeździe też otrzymaliśmy zakaz, tak? Także nie mogliśmy pojechać na ten, a poza tym jest protest i no nic nie było organizowane, tak, przez grupę. Okej, okay, to było moje drugie pytanie. Czemu protest? Ale skąd ten zakaz od policji? Ktoś coś narozrabiał, czy...? No tam za kilka wyrwanych krzesełek. Okej. Okay. Na stadionie. A powiedz mi, czemu protestujecie? Przeciwko czemu? Przeciwko dużemu holdingowi zagranicznemu, który chce przejąć klub. Tak, ponieważ no boimy się, że po prostu przejmą klub, wtedy mogą zmienić sobie nazwę, tak, czy barwy, czy coś, mogą robić co chcą, tak? No i to jest niedopuszczalne, tak, dla nich, ponieważ to jest klub z tradycjami. No i po prostu chcą kontynuować tą tradycję, tak? Żeby nic tego nie zakłócało, jeśli przyjmuje holding, który po prostu chce sobie z tego zrobić maszynkę do pieniędzy, no to rozumiesz, to mogą zrobić wszystko, tak? Okej, okay, dobra, pytanie, bo w sumie dopiero teraz mi się nasuwa, czemu my właściwie rozmawiamy po polsku, bo to już jesteś którąś osobą w obrębie klubu, właśnie, kurczę, właściwie ze wszystkimi tu niemalże gadamy po polsku, więc, no wiesz, ja twoją historię znamy się kilkanaście lat, ale tych Polaków na Brondby jest chyba sporo, co? I może powiedz mi, skąd oni się biorą, jak to jest, że tak mocno duński klub jest uzupełniany Polakami? Tak, ogólnie jest tam nas grupa, można powiedzieć, która składała się z emigrantów. No i po prostu, korzystając z tego, że byliśmy na Banicji, złapaliśmy się tam z chłopakami z Brondby, no i powiedzieliśmy, że chcielibyśmy tam razem z nimi chodzić na mecze, tak? No. I uczestniczyć w tym życiu. Okej, okay, bo to nie jest też, ja pierwotnie myślałem, że to tylko to twoje tutaj otoczenie, co kiedyś powyjeżdżaliście, ale zauważyłem, że to jednak jest zbierani na całej Polski, nie? Jest tam ogólnie kilku po prostu Polaków, którzy gdzieś tam mieszkają. Po prostu oni chodzą, kibicują, tak? A w tej naszej grupie to po prostu jesteśmy tylko z naszego otoczenia, tak? Grupie stricto sportowej. Dobra, to jak już przeszliśmy do tego, to może możesz mi coś powiedzieć właśnie na ten temat, bo dużo was w internecie chyba bardzo aktywnie żyjecie na tym tle sportowym, bo chyba z tych stron pseudo-chuligańskich czy chuligańskich to tam, kurczę, najczęściej się gdzieś pojawiacie. Jeździmy, uczestniczymy, ale na ten temat rozmawiać nie będę. Okej, okay, ludzie żyją tym. No dobra, czyli też nie mogę cię zapytać, bo... Kurde, bo no dużo u was widziałem, no ale dobra, nie gadajmy o tym, no jednak zostawmy to w temat tabu. Najbardziej w sumie interesuje mnie jeszcze kwestia wolontariatów, bo tak naprawdę to był cel naszego kanału. Chcieliśmy pokazywać do tych złych chłopców od tej dobrej strony. Dużo robicie do dobrego? Tam chłopaki cały czas pomagają, tak, robią dużo dobrych rzeczy, no ale wiadomo, robią to nie pod publikę, więc nie będziemy o tym mówić, tak? Bardzo ciężko coś wydobyć. No dobra, powiedz mi, coś powinienem cię o coś jeszcze spytać, coś chciałbyś tam? Jeszcze chciałbym powiedzieć, że tak, Brondby to przede wszystkim nie jest Kopenhaga, bo dużo osób mówią Brondby Kopenhaga, szczególnie w Polsce, to nie jest ani dzielnica Kopenhagi, to jest po prostu osobna miejscowość, no i jak ktoś przyjeżdża na Brondby, czy tam drużyny z Polski czy skądś, to zapraszamy na Brondby, a nie na wycieczkę do Kopenhagi, zrobić sobie zdjęcie, czy popływać kanałami, czy iść na historię, tak? Jak chcą, to po prostu niech przyjadą na Brondby. No, apelujesz do kogoś konkretnie, czy tak, kurde, no, słyszałem, że dużo Polaków gdzieś tam się mocno prążyło, czy spinało, ale to... No właśnie była jedna polska ekipa i mówili, że przyjęli Brondby już dwa dni wcześniej, tylko z tego, że po prostu byli w Kopenhadze i pływali sobie kanałami zamiast przyjechać na Brondby, tak? Później napisali w relacji, że byli na Brondby, no. To nas mocno śmieszyło, tak? Znaczy wiesz, my też byliśmy parę lat temu i też uważam, że przejęliśmy Kopenhagę, ale bardzo dobrze się z wami bawiliśmy, nie? No tak. No dobra, to chyba wszystko. Bardzo dziękuję, że uzupełniliśmy materiał. I dzięki za zaproszenie. Nie?
czwarta lokalnej drużynie. 1-3. Mecz zajebisty. Doping, atmosfera między dwiema drużynami. Naprawdę mega. Tym bardziej, że niby jej nie było w ramach protestu. Ekipa ultrasowa odpuściła tutaj cały doping. No i naprawdę był na mega wysokim poziomie, szczególnie, że był spontaniczny. Więc bardzo mnie interesuje, jak to jest, jak faktycznie jest skoordynowany przez tych zaangażowanych ultrasów. Myślę, że będzie trzeba wrócić i to zobaczyć. No, czuć ten patriotyzm, czuć tą miłość do klubu. Nienawiść nawet pokaż teraz w drugą stronę. I radość. Esencja, fajna esencja tego lokalnego konfliktu. Prawda, może fajnie by było jeszcze, jakby ktoś się dał po ryju. Ale to jest fajnie, granica kultury i tego, tej sportowej rywalizacji. I wymiana uprzejmości na płaszczyźnie ultras. Wszyscy spokojnie do domu. To jest zajebiście. Idziemy na miasto. No dobra, co, kończymy przygodę z derbami Kopenhagi. Dużo rzeczy niestety nie możemy wam pokazać, ale na pewno to bardzo fajne doświadczenie. Chłopaki, jak widać, mają jeszcze swoje obowiązki okołomeczowe, derbowe. No i co, my lecimy zwiedzać miasto. Bardzo ciekawe doświadczenie, zupełnie inaczej niż w Polsce. No ale niestety, tak jak mówię, no nie jesteśmy w stanie wam tego pokazać z szacunku do kolegów i gospodarzy, którzy nas tu zaprosili, więc jeżeli to oglądacie, bardzo dziękujemy za gościnę. No i co, my w miasto, chociaż pokręcimy się jeszcze na karuzeli. Na razie. No i na tym powoli kończymy nasz pierwszy odcinek. Co, w woli podsumowania. Trochę odeszliśmy od kontentu, który planowaliśmy zrobić. Jechaliśmy tutaj trochę pokazać więcej jakiegoś wolontariatu, takiej bezpośredniej pomocy. Co wyjdzie w materiale, to zobaczymy, co mamy nakręcone. Ale właściwie już to pewnie obejrzeliście, skoro oglądacie teraz mnie. No i co? Postaramy się wyciągnąć wnioski. Poprawić wszystkie mankamenty, które nas zaskoczyły podczas kręcenia, planowania tej wycieczki. No i to co? No tak jak mówię, wyciągniemy wnioski, poprawimy się. Następną wycieczkę zaplanujemy trochę lepiej. Może faktycznie naturalnie zmienimy ten content. Będziemy kręcić tak jak teraz, dość spontanicznie, a może uda nam się w końcu pokazać to, co planowaliśmy. Pobyt był bardzo fajny, jak chłopaki oglądacie, to chciałbym podziękować za całą opiekę, gościnę i za to wszystko, czego też nie pokażemy tutaj w materiale, ale weekend na pewno był bardzo udany. Zapraszamy do siebie. No i co? No, teraz jeszcze finalizacja trochę naszej wycieczki, bo czekamy na odzew odnośnie zawodników do krwawego sportu, których na pewno wam niedługo przedstawimy, bo najprawdopodobniej już w tej edycji wakacyjnej zobaczymy jednego z chłopaków z Brądby, najprawdopodobniej już samej ekipy sportowej, mianowicie Alfy. No i to tyle chyba, nie? Co, piszcie może nam w komentarzach, co powinniśmy zmienić, czego się nauczyć. No i co, teraz typowa wstawka youtubera. Subskrybujcie nasz kanał, nie wiem, dzwoneczkujcie i co tam się jeszcze robi. Nie znam jeszcze tej regułki, na pewno też się nauczymy. No i co, życzymy miłego dnia, a my wracamy do naszej szarej rzeczywistości. Bo trzeba się przygotowywać, żeby
zacząć wygrywać w końcu walki, znaczy w końcu. Dalej wygrywać walki. Pozdrawiam, trzymajcie się.